Dzień dobry, nazywam się Lena Wojtaszek i zapraszam do wysłuchania wywiadu z wójtem gminy Czubelnica. Panie wójcie, po co w gminie jest biblioteka? No trudno by było, żeby wszyscy w domu mieli tak dużo książek jak w bibliotece. Dlatego staramy się zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców, czytelników szczególnie, takich jak ty, którzy mają okazję przyjść tutaj, spotkać się z żywą książką, poczytać ją, wypożyczyć i poczytać ją, i to jest chyba bardzo istotne. Gdybyśmy mieli kupić tyle woluminów, co znajduje się w bibliotekach gminy Kobylnica, to na pewno byłby to poważny problem. Raz, nie byłoby takich mieszkań, gdzie można by było tyle książek umieścić, a druga sprawa to po co? Książkę czyta się raz, może dwa, może trzy, natomiast no, warto tych książek przeczytać jak najwięcej i trudno by było mieć je wszystkie u siebie. Jak gmina pomaga naszej bibliotece? A to jest wielkie zadanie, bo to jest jedno z ważnych spraw, które realizujemy w gminie. Po pierwsze, to dajemy pieniądze, bo jednak z budżetu gminy są przekazywane środki finansowe na funkcjonowanie bibliotek, bo na terenie gminy jest biblioteka w Kobylnicy oraz są trzy filie w Sycewicach, Kwakowie i we Wrzącej. I teraz po pierwsze, no muszą być osoby, które mają dostateczną wiedzę albo mają dużą wiedzę, żeby przekazać czytelnikom swoje doświadczenie w zakresie wypożyczania książek, polecić jakąś książkę ciekawą, i to są osoby, które tutaj pracują, ale również trzeba utrzymać te obiekty. Także ważne jest to, żeby przekazywać środki finansowe. I tak, jeżeli chodzi o rok 2020, to było to 300 tysięcy, jeżeli chodzi o rok 2021, to jest prawie 400 tysięcy złotych. A co pan wójt lubi w naszej bibliotece? A lubię wszystko, a szczególnie książki. Cieszy mnie, jak nasze wsparcie jako samorządu dla bibliotek powoduje, że tych książek jest coraz więcej. I cieszy nas, nie tak samo przede wszystkim mnie cieszy to, że coraz więcej osób, mieszkańców gminy Kobylnica, korzysta z bibliotek. Bo biblioteka wtedy żyje. I to jest bardzo istotne. I to lubię, że moje współpracownice, panie, które tutaj pracują, potrafią tak zachęcić naszych czytelników, żeby jak najwięcej tych książek wypożyczali. A co mieszkańcy naszej gminy mogą robić w bibliotece oprócz wypożyczania książek? Dzisiaj jest taki trudny okres, bo jest pandemia. Ale myślę, że pomysły, którymi dzielą się z mieszkańcami panie, które pracują w bibliotece, tych pomysłów jest tak dużo, że potrafią to zrealizować. Dzisiaj niejednokrotnie, no, mamy teraz trudny czas, bo rozpoczęliśmy okres zamknięcia. Pracujemy online, ale to nie znaczy, że nie spotykamy się z naszymi klientami czy czytelnikami wirtualnie poprzez łącza internetowe, ale kluby dyskusyjne. Przecież można dyskutować na temat książek nie tylko w grupie osób, choć to jest bardzo istotne, żeby wymieniać poglądy i spotykać się, ale te dyskusje prowadzone są, mogą być prowadzone online. Tak samo są kluby maluszka, gdzie przychodzą rodzice czy mamy z małymi dziećmi. Dzięki temu mogą dzieci poznawać od samego początku, jakie książki można wypożyczyć i czytać, co można też posłuchać, audiobooki, spotkania seniorów w bibliotece. Na pewno sporo jest takich ciekawych przedsięwzięć, które oprócz wypożyczania panie nasze bibliotekarki realizują, i bardzo dobrze, bo przynajmniej zachęca się do zwiększenia czytelnictwa i zwiększenia się osób, które przychodzą do biblioteki po to, żeby zobaczyć, co się w tej bibliotece dzieje. A co pan czyta w wolnych chwilach? Czy są to książki polecane przez nasze panie z biblioteki? Bo ja na przykład bardzo chętnie korzystam z takiej pomocy, ponieważ panie z biblioteki wiedzą, co lubię czytać i jakie książki już czytałam. A u pana jak to wygląda? No, zdarza się, że panie pomagają mi wybrać ciekawe książki. No, ja teraz gustuję przede wszystkim w książkach takich popularno-naukowych, dotyczących naszego życia i poprawienia zwiększenia swojego doświadczenia. Lubię biografie,
które powodują to, że poznaję innych ludzi, tych, którzy kiedyś żyli, kiedy doświadczali różnych wydarzeń, ale na ich przykładach można się czegoś nauczyć. Pamięta Pan swoją ulubioną lekturę z dzieciństwa i czy czyta Pan książki swoim wnukom? To zacznę od tego, że u mnie historia jakby jest związana z biblioteką, ponieważ moje dzieciństwo było związane z pracą mojego dziadka. Mój dziadek był bibliotekarzem, a że do biblioteki miałem 500 metrów, to często po szkole zachodziłem do dziadka i z dziadkiem przebywałem w bibliotece. Wychowałem się na książkach, myślę, że każdy z młodych ludzi, tych malutkich, w pewnych okresach czasu czytaliśmy różne książki. Ja zacząłem od Konika Garbuska. To taka powszechna lektura, którą na pewno wszystkie dzieci znają. Potem czytałem Lokomotywę Tuwima, no to też wychowaliśmy się na tym. Ptasie Radio to taka ciekawa lektura, bo tam też i Rzepka, bo były trzy takie wiersze, Lokomotywa, Ptasie Radio i Rzepka. To takie nasze podstawowe lektury. Potem w klasach już starszych to były Chłopcy z Placu Broni. To była powieść pisarza węgierskiego Molnara, jak dobrze pamiętam. A potem trochę trudniejsza lektura, kiedy już można powiedzieć w szkole, w starszych klasach szkoły podstawowej czy w szkole średniej, to mi spodobał się Żeromski. Syzyfowe prace, Przedwiośnie. To były książki, które mnie fascynowały. A z takich książek popularnych, które czytałem, to Verne. W 80 dni dookoła świata, zresztą film został zrealizowany na podstawie tej książki, Podróż do głębi ziemi. No, książek Vernego jest sporo, także jest to ciekawa lektura i polecam. A jeżeli chodzi, bo zadałaś mi jeszcze pytanie, czy czytam swoim wnukom, no teraz może trochę mniej, dlatego że i wnuczka, i wnuki już nie mieszkają z nami. Kiedyś jak mieszkała Lena, taka sama, tak samo mająca na imię jak ty, to czytałem. I właśnie te same książki, które ja czytałem za młodu, starałem się czytać również swoim wnukom. Teraz może trochę mniej, ale jak przyjeżdżają, to nieraz się zdarzy, że poczytam. Ale też bywa tak, że jak nieraz któraś z córek mnie poprosi o to, żebym, no szczególnie tego najmniejszego wnuka, dwuletniego, żebym przypilnował go chwilę, no to chyba jest najlepszą formą czytanie, bo wtedy jest więcej spokoju. A czy lubi Pan korzystać z audiobooków, czy może woli Pan książki papierowe? No czy nie, to nie powiem tak, że jestem przeciwnikiem audiobooków, ale to jest czas i na pewno nie unikniemy tych zmian, które następują, tej takiej transformacji z książki papierowej do książki elektronicznej. Jestem zdecydowanie zwolennikiem książki papierowej i czytania. A słuchanie to jest wtedy, kiedy można posłuchać, wtedy, kiedy ma się mniej czasu. Kiedy się jedzie samochodem, no to wtedy tak, ale jestem przekonany, że najlepiej to czytać i oglądać i trzymać w ręku książkę. W naszej gminie powstaną jeszcze nowe biblioteki, a jeśli tak, to czy będzie tam coś ciekawego dla dzieci? Może nowych bibliotek w sensie dosłownym nie będzie, ale będziemy starali się zmienić, czyli wyremontować bibliotekę jeszcze w Kwakowie. Ona wymaga jeszcze nakładów pracy, takiego remontu, żeby też szczególnie dzieci mogły tam przybywać i spotykać się. Ja myślę, że wszędzie panie bibliotekarki, pani dyrektor znajdą coś ciekawego, żeby zachęcić dzieci do przychodzenia do naszych bibliotek. Ciekawe konkursy, atrakcje, które będą organizowane. Myślę, że czas pandemii upłynie dość szybko i niedługo będziemy mogli się spotkać i wspólnie realizować nasze pasje, czyli czytanie w grupie książek. Dziękuję Panu bardzo za wywiad. A ja Tobie, Lenka, dziękuję bardzo, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać na temat czytelnictwa. Jestem przekonany, że coraz więcej naszych młodych mieszkańców będzie korzystało z bibliotek, jeżeli tak samo obejrzą ten wywiad i będą zachęcali innych do czytania książek.
Czytelnicy, a teraz wyłonimy zwycięzcę konkursu czytelniczego Biblio Challenge 2020. Przypomnę tylko, że konkurs trwał cały rok i polegał na przeczytaniu 20 książek w 20 różnych kategoriach. Były to m.in. książki autorów, którzy byli w Kobylnicy lub w filiach, książki autorów o imieniu takim jak czytelnicy, książki regionalne, książki sensacyjne, w 20 różnych kategoriach. Tego zadania podjęło się kilkadziesiąt osób, ale do szczęśliwego finału dobrnęło tylko 17 czytelników i właśnie ich nazwiska znajdują się tutaj w szklanej kuli i za chwilkę rozlosujemy zwycięzcę, który otrzyma czytnik kodów do usługi Legimi, którą przypomnę od stycznia 2021 roku realizujemy w naszej bibliotece. Panie Wójcie, Lenko, prosimy o rozlosowanie jednej osoby. Iwona Sadowa. Iwona Sadowa. Gratulujemy bardzo serdecznie tej czytelnicy. Pani dyrektor, proszę bardzo. Tak, jeszcze raz tutaj do kamery i zapraszamy panią Iwonę o zgłoszenie się do naszej biblioteki celem odbioru tej nagrody. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.